Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, a tym razem jak kupować komiksy najtaniej, dlaczego ja to robię w taniej książce, jakich trików używam, aby po prostu faktycznie to wychodziło najtaniej. Wiele z Was oglądając moje unboxingi pyta, czemu Ty kupujesz w tym sklepie, jest beznadziejne pakowanie, cena wcale nie jest najniższa, że wiele innych sklepów ma taniej. Pokazałem na przykładzie tego, jakie ceny finalnie są na końcu na fakturze i wielu osobom opadła szczęka, więc chciałbym Wam zdradzić coś, co nie jest żadną tajemnicą, jest powszechnie dostępną metodą w sposób, jaki można tam tanio kupować. Zerknijmy sobie na przykłady, które przygotowałem. Zaczniemy od baśni. Tom 11, Wojna o pokój. To jest jeden z komiksów, które będę chciał zamówić. Baśnie Tom 11. Proszę bardzo, mamy tutaj cenę bazową po wyszukaniu standardowo, wejściu na stronę taniej książki, wyszukaniu poprzez ich wyszukiwarkę. Znajdujemy cenę z rabatem 25% od ceny okładkowej regularnej, czyli mamy cenę 52,26. Ktoś powie, to wcale nie jest tanio. Zgadzam się, bo wchodzimy sobie na stronę ceneo.pl, pośrednika, który wynajduje najtańsze oferty w sieci na dany produkt i możemy znaleźć informację, że w smaku liter te baśnie kosztują 42,53, 43,58 i kolejne księgarnie, na przykład Matras, jak ktoś ma darmową dostawę, bo w jego miejscowości księgarnia Matras jest i może sobie odebrać w punkcie odbioru, no to może być dla niego też najtaniej. Zatem mamy takie ceny, no to jest o około 10 zł drożej niż w przypadku ceny bezpośrednio na taniej książce. Dużo, ktoś powie, no jak kupuje jeden komiks, to nie jest dużo, ale jak ktoś kupuje komiksów 8, to dla niego już to jest kwota, która może się okazać, że przy 8 komiksach na każdym zaoszczędzi 10 zł, ma 80 zł, ma ekstra komiks. I dla mnie ta różnica ma znaczenie, ponieważ ja kupuję tych komiksów zazwyczaj dużo. Pokażę Wam kolejny przykład. Saga o potworze z bagiem. Cena 113,99, rabat bazowy 29%. Przechodzimy sobie do Ceneo. Mamy tutaj informację, że najniższa cena poprzez Kuptera to jest 101,78. Najniższa cena na przykład Kupshopie, to jest taki portal, tam często są rzeczy używane, sprzedawane przez jakichś użytkowników od 95,83, ale znowu smak liter 97,19 i tak dalej, i tak dalej. Trzecią rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, jest Kaznodzieja, ale nie tom czwarty, tylko tom piąty. Kaznodzieja tom 5, cena 71,24, rabat znowu 29%. Nawet Egmont daje 30%, więc to nie jest żadna rewelacja. Wchodzimy sobie na Ceneo, szukamy tego Kaznodziei i mamy tutaj najniższą cenę w Tantisie 65,30. Można? Można. Tak? Czyli wychodzi, że tania książka jest drożej. Nic bardziej mylnego, ponieważ tej taniej książki tutaj nie widać, co nie znaczy, że nie można taniej książki poprzez Ceneo znaleźć. Można, tylko trzeba wiedzieć jak. Otóż, jeśli wyszukujemy dany produkt i on nam się tutaj pojawia i możemy opcję iść do sklepu i jest tutaj tania książka, przy wielu produktach ona będzie, to po wejściu w ten link, jak nas przekieruje do sklepu, to oprócz tego standardowego linku wyszukanego w sklepie pojawia się jeszcze pewne rozszerzenie. I to rozszerzenie można sobie tu samemu wkleić w ten adres. Ja to rozszerzenie już sobie skopiowałem. Zatem robię taki myk. Jak widzicie, to jest takie rozszerzenie UTM, Source, Ceneo, Medium, coś tam, Campaign, top 3. Wklejam i daję Enter i dzieje się magia. Uwaga, cena się zmieniła na tym produkcie. Nagle mamy cenę 43,55. Cena regularna
to jest 69,99, czyli 38% rabatu. Zobaczmy, jaka była najniższa cena w Ceneo? 42,53 smaku liter. W taniej książce 43,55, czyli mamy różnicę złotówki. Smak liter jest o złotówkę tańszy. Dalej powiecie, no to dalej to nie jest najtaniej w internecie. Macie rację, ok. Sprawdźmy sobie na drugim przykładzie. Saga o potworze z Bagiem, tom drugi. 113,99. Znowu robimy ten sam myk. Wklejamy rozwinięcie. Uwaga, już mamy cenę 99,51. Rabat 38%. W Ceneo najniższa cena, powiedzmy w tym smaku liter, bo nie wiem czy Scoop Shop to jest nowy produkt, 97,19. Znowu to jest 2 zł 30 parę groszy taniej, tak? Poczekajmy, kaznodzieja, dobijmy ten rabat. Jaką mamy cenę? Uwaga, 61,69. 38% rabatu. Na Ceneo jaka jest najniższa cena? 65,30 w Tantisie. To jest drożej. Drożej o prawie 4 zł. Zatem sumarycznie koszyk w taniej książce wyjdzie najtaniej spośród tych wszystkich ofert. A mamy jeden sklep, w którym to kupujemy. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, dodaję sobie te produkty do koszyka i uwaga, wartość całego koszyka to jest, przejdź do koszyka, 204,75. I teraz, jako stały klient taniej książki, w ramach programu lojalnościowego, który u nich funkcjonuje, ja mam wypracowane 7% rabatu. Czyli logując się na swoje konto, dostaję 7% rabatu. Zatem wchodzę sobie na stronę główną, wybieram opcję zaloguj. Jestem zalogowany, przechodzę sobie do koszyka i uwaga, patrzcie teraz, zniżka lojalnościowa 7% daje mi jeszcze 14 zł 33 grosze rabatu. I finalnie za te 3 komiksy zapłacę 190 zł 42 grosze. Uwaga, co więcej, jeśli w swoim profilu macie zaznaczone tutaj te dwa pola, moje subskrypcje, chcę otrzymywać darmowe SMS-y, chcę otrzymywać wiadomości e-mail o promocjach, to od kwoty 149 zł macie darmową wysyłkę do paczkomatu. Można? Można. Zatem oprócz tego, że dostałem 7% rabatu, to mam darmową wysyłkę do paczkomatu i mogę sobie zamówić te 3 komiksy w tej cenie. Ale to nie jest koniec. Taniej książka regularnie publikuje różnego rodzaju promocje. I w tej chwili tu na górze strony pojawia się 20 zł dla Ciebie na weekendowe zakupy. Sprawdź. Ok, wchodzę, sprawdzam. Weekend 20, złap kod na 20 zł od 199 zł. 20 zł rabatu przy zakupie za 199 zł to jest 10%, czyli więcej niż moje 7. Kopiuję sobie ten kod. Tutaj są informacje dodatkowe, tylko dla zalogowanych użytkowników. Najlepiej tych, które mają potwierdzone tą subskrypcję, którą Wam pokazałem, te dwie rzeczy. I działa generalnie na wszystko poza Lego i podręcznikami do 3.09 do godziny 23.59. Wracamy sobie do tego koszyka i teraz, to jest bardzo ważne, kiedyś kod rabatowy i zniżka lojalnościowa się sumowały. W tej chwili tania książka zmieniła niestety regulamin i te dwie rzeczy się nie sumują. Dlatego jeszcze do niedawna, gdzieś mniej więcej do początku sierpnia, otrzymywałem naprawdę mega boost rabatowy
bo te dwie rzeczy współgrały ze sobą. W tej chwili niestety działa większa zniżka. Nie bez kozery wybrałem te trzy komiksy, ponieważ wartość ich to jest 204,75 zł, czyli blisko tej wartości 200 zł, które 20 zł rabatu stanowi 10%, więc wklejam sobie to, daję zastosuj, zniżka się nie łączy, została zastosowana korzystniejsza i w takim bądź razie dostaję rabat 20%, 20 zł i już mam do zapłaty 184,75. I gwarantuję Wam, że to są najniższe ceny, jakie można dostać w internecie. Nie mówię tu oczywiście o używkach, mówimy o nowych komiksach. I dlatego dla mnie tania książka jest najtańsza. Nie płacę za wysyłkę i za Sagę o potworze z Bagien, za Kaznodzieje tom 5 oraz za Baśnie tom 11 z Vertigo, czy w zasadzie 3 komiksy od Egmontu, zapłacę 184 zł. No dobrze, wracając, bo tu musiało być krótkie, szybkie cięcie. 184,75 za te trzy pozycje. Pokażcie mi, czy można to kupić taniej, jako nowe komiksy. To chciałbym, żeby ktoś mi udowodnił. Ci, którzy twierdzą, że to jest drożej i że można kupić taniej, pokażcie mi, że można. Tyle w tym materiale, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego, na razie, cześć.